Nowy, tajemniczy tryb, serwer testowy aktualizacji 1.17.1, trzy czołgi testowane przez supertesterów i do tego data kolejnej kampanii na mapie globalnej. To są tematy, które poruszymy w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Multi i tym razem mam dla was kolejne wieści ze świata World of Tanks i do tego bitewkę na potężnej fałce 7201K, która przypuszczam, że właśnie w sierpniu może trafić na wasze konto, jeśli będziecie brali udział w CW. Jest to potyczka na mapie Karelia, losowanie na dziesiątki, dziewiątki, oglądajcie, a ja przechodzę już do newsów, ponieważ mamy ich sporo. O proszę bardzo, piękny kołowiec. Dobry początek, tak? Temu to się bitwa udała. Więc zacznę może od tematu, który jest dla mnie najciekawszy, czyli ten nowy tryb. Jak o tym usłyszałem, mówię sobie, kurde, o co tu chodzi? Bo jeśli popatrzycie państwo na screeny, które póki co wiemy, że są dostępne, no to na nich widać czołgi, które po prostu latają, unoszą się w powietrzu, są odwrócone do góry nogami, także coś szalonego. I jak możemy przeczytać, Wargaming planuje w lipcu wypuścić nowy tryb o nazwie Fan Random. Fan Random, czyli to ma być coś związanego chyba z bitwami losowymi, ale jednocześnie ma być bardziej zabawne. I tutaj już pojawiło się wiele pomysłów, że może chodzić o tryb, który nawiązuje do grawitacji, trybu kosmicznej grawitacji w World of Tanks Blitz, czyli wersji mobilnej gry World of Tanks. Tam miał taki tryb już miejsce, gdzie po prostu gracze mogli czołgami latać, ale to nie tak, że wiecie, po prostu unosili się w powietrzu klikając jakiś magiczny przycisk, tylko po prostu na przykład odbijali się pięknie od różnych miejsc, była zwiększona moc po prostu silnika maszyn, większe prędkości maksymalne i po trafieniu czołg po prostu tak fajnie się odbijał. I w zależności od tego, od jakiego kalibru dostałeś, to czołg mógł na przykład bardziej pofrunąć albo nieco mniej. Czołgi cięższe oczywiście mniej latały, czołgi lekkie mogły bardziej latać. Jestem ciekawy, czy to właśnie jest nawiązanie do tego trybu. Przeczytam wam, że jest tutaj bardzo ważna informacja dla osób lubiących grać zespołowo, będzie można grać w plutonach dwu lub trzyosobowych, więc to będzie bardzo przyjemne. No i opis tego trybu jest następujący. W końcu w lipcu wprowadzimy do World of Tanks coś niezwykłego. Przygotujcie się na nowy, niezwykły tryb, który wstrząśnie klasycznymi zasadami gry i umożliwi wam rozgrywkę w niestandardowych ustawieniach, czyli no by pasowało na pewno. Na czym będzie polegał? To niespodzianka, ale jedno jest pewne, czeka was coś naprawdę niezwykłego. Pozostańcie więc z nami i korzystajcie z wakacji. Więc lipiec, to wiemy, tryb dla plutonów, to wiemy, ale co dokładnie, to jeszcze tego nie wiemy, ale mówię, po tych screenach można już co nieco wywnioskować, ja stawiam, że to będzie ta jakaś odmiana grawitacji, może na nieco innych zasadach, ale pewnie będzie można w tym grać większością czołgów, które są w randomkach i dlatego jest to nawiązanie Fan Random, taki bardziej zabawny, mniej realistyczny. Co również, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku również poznaliśmy już chyba datę kolejnej kampanii na mapie globalnej, w której nie wiemy jeszcze, co będzie do zdobycia, ale oczywiście może być Chieftain, mogą być także klasyczne czołgi nagrody jak 907 VK, 7201K i wiele innych, jak na przykład też Carro da Combatimento. I jaka ma być ta data? Jak podaje serwis The Daily Bounce, mamy przeciek z serwera chińskiego. Ten przeciek, od razu mówię, że ostatnio się fajnie sprawdził, więc to nie jest tak, że Chińczycy to nic nie wiedzą. Nie, nie. Wbrew pozorom stamtąd przecieki są zwykle dobre. Mówię zwykle, no bo może tym razem to jest jakiś słaby przeciek, ale ostatnio był idealny, bo mówił nam o tym, że będzie więcej czołgów na aukcji i się sprawdziło. I teraz wiemy, że właśnie kampania ma być między 25 lipca a 7 sierpnia, więc kampania kilkunastodniowa. I tutaj z ważnej informacji jest taka rzecz, że będą inne zasady. Mają być zmienione zasady, nie będą takie klasyczne. Mają coś tutaj gracze mieć innego do opanowania. Możliwe, że chodzi o to, że będzie mniej czołgów na aukcji, więcej za, że tak powiem, działania, za bitwy same, więc to może być ta zmiana, o której tutaj jest mowa, bo ostatnio jak graliście kampanię, to pewnie pamiętacie, dla graczy uczestniczących w kampanii było bardzo mało czołgów specjalnych, ale na aukcji było mnóstwo. Gracze lepsi, no to uznali, że to jest tragedia jakaś. Gracze, którzy mieli dużo obligacji, no to się cieszyli i teraz ma być to podobno zmienione, ale czy na pewno, to jeszcze czas pokaże. Ale daty wstępnie możecie już znać, 25 lipca i do 7 sierpnia.
tym czasie warto sobie zarezerwować troszeczkę czasu już wstępnie. Poza tym mają być dostępne typowe nagrody, czyli pewnie jakieś obligacje, skiny 3D, skiny 2D, jakieś inne malowania, kredyty, cudawianki, konto premium, wszystko to ma być standardowo też być dostępne. Co dalej, moi drodzy? Pojawił się serwer testowy aktualizacji 1.17.1. Pierwszy test publiczny, który waży 671 MB w wersji SD i w wersji HD, prawie gigabajt. Także troszeczkę do pobrania jest. I co mamy nowego na tym serwerze testowym? On oczywiście już działa, przynajmniej działał wczoraj wieczorem, więc dzisiaj też powinien działać, chyba że coś tam zmieniają, ale no pewnie będzie dzisiaj też działał. Pobrać oczywiście w każdej chwili możecie. Mamy tam, moi drodzy, zmiany głównie póki co w linii frontu. Linia frontu to jest coś, co powiem szczerze, no mnie średnio interesuje, ja tam sobie zagram parę bitewek, ale bez przesady. No i co są to za zmiany w tej linii frontu? Zmiany są głównie takie, że mamy teraz więcej etapów, jest ich nie 15, tylko 20, 20 nie etapów, tylko poziomów. I możemy dzięki temu zdobyć więcej nagród. I pojawiła się jedna bardzo ciekawa nagroda, o której chcę wam powiedzieć. Przeczytam może to, żeby to było lepiej przedstawione. Ponadto, po raz pierwszy w grze będziecie mogli za darmo zrestować umiejętności załogi, korzystając z nowej nagrody rozkazu przekwalifikowania. Nowe przedmioty będą rozmieszczone na całej skali postępów i pozwolą wam swobodnie eksperymentować z załogami, dostosowując je do waszego stylu gry w każdym pojeździe. Czyli tutaj w trybie tych bitew na linii frontu będziecie mogli zdobywać obligacje, podręczniki szkoleniowe, dyrektywy, które będą do wyboru i właśnie ten rozkaz przekwalifikowania będzie bardzo fajną rzeczą, no bo normalnie jak chcecie sobie zresetować perki, prawda, no to reset perków kosztuje golda, chyba że robicie to po taniości, ale wtedy tracicie dużo procent, jak za kredyty to też tracicie 10% chyba, a jak za golda to nie tracicie nic. I teraz będą te rozkazy, które no będą bardzo fajnie mogły pozwolić wam zmienić sobie perki. Ja się na myśl o tej nagrodzie cieszę, uważam, że fajnie, że takie coś będzie dostępne, więc tutaj akurat rewelacja. Ale mówię, sam ten serwer testowy no jakiś przełomowy nie jest, nie ma tam niczego takiego specjalnego typu linia, nowe mapy, czy jakieś zmiany w mechanice, nic takiego specjalnego nie ma. W sumie tylko zmiany w linii frontu i 3 czołgi do testowania dla supertesterów. Zapytacie, jakie więc? Nie są to pojazdy jakieś wystrzałowe, bo jest to drugi tier T26CN, czyli to jest chiński czołg lekki. Jest Lago M38, trzeci tier, który będzie prezentem z okazji 12. rocznicy gry World of Tanks. Jest to Vipera, czyli włoski Tedek 8. poziomu, który no raczej, skoro będzie testowany przez supertesterów, będziecie mogli go na początek zobaczyć na serwerze testowym, potem na serwerze europejskim, to raczej ta Vipera, powiem państwu, w ciągu 2-3 miesięcy pewnie już będzie albo w sprzedaży, albo w jakimś maratonie. Stawiam, że taki maraton pod koniec sierpnia, albo na początku września, pod koniec września miałby sens, a potem na przykład bardziej już na jesień, nie wiem, tam październik, listopad, premiera linii włoskich TEDeków. To by miało sens. Na początek maraton, żeby zrobić hype, a potem pełnoprawna gałązka. Więc warto już tą Viperę śledzić, jeśli ją spotkacie, wyślijcie powtórkę, będzie z tego można nagrać film, zobaczymy ją w akcji, zobaczymy jak strzela, także od razu mówię, jak zobaczycie Viperę, śmiało podsłuchajcie z tego powtórki. Także ta Vipera oczywiście już jest przygotowana, mamy model 3D, znamy wstępne parametry, o nich opowiadałem ostatnio, ale same te parametry mnie absolutnie nie rajcują, parametry są moim zdaniem słabe. No ale no, tak jak w większości włoskich TD. No i co, moi drodzy, to są wszystkie nowości, jakie dla was dzisiaj przyszykowałem. Uważam, że fajne wiadomości, które no nastrajają pozytywnie. Jednak lato World of Tanks nudne nie będzie, będzie nowy tryb. Potem pod koniec lipca, na początku sierpnia kampania. Poza tym warto jeszcze dodać, że linia frontu powróci w sierpniu. Gdyby ktoś czekał na linię frontu w lipcu, to nie będzie linii frontu w lipcu, będzie dopiero w sierpniu. Ale linia frontu w sierpniu, będzie można pozarabiać kredyty.
No i może jakiś maraton się pojawi. Może jakiś maraton na czołg premium 8 poziomu z darą, to też byłoby bardzo mile widziane. Także napiszcie, co o tym sądzicie. Ja wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Pa, pa.